Książka Mieszkanki Zagorzyc Dolnych trafiła na półki polskich księgarni. Kim jest autorka i co przeczytamy w anielskich sidłach miłości? O tym w rozmowie tygodnia. Jej marzeniem było wydanie chociaż jednej swojej historii. Udało się, ale nie było to łatwe zadanie. Książka Anielskie Sidła Miłości autorstwa Ewelin Kor, a właściwie Eweliny Seroki z Zagorzyc Dolnych, jest dzisiaj dostępna w znanych polskich księgarniach. Co przeczytamy na ponad 300 stronach publikacji, jak powstawała i czy jest ona może początkiem krajowej, a może światowej kariery pisarskiej. Odpowiedzi na te pytania postaram się znaleźć dzisiaj podczas mojej rozmowy w studio Telewizji Sędziszów Małopolski z moim gościem, którym jest nikt inny jak autorka Anielskich Sideł Miłości, Ewelin Kor. Witam serdecznie. Również witam. Na początku, czym ostatnio się zajmujesz? Śledzisz sprzedaż swojej książki? Interesuje cię ten temat? Oczywiście, że tak, chociaż nie zbyt często, ale jest taka możliwość, ponieważ w wydawnictwie Poligraf, gdzie została wydana moja książka, jest możliwość sprawdzenia sobie na bieżąco tego, jak wygląda sprzedaż mojej książki. I jak ona, ta sprzedaż na dzień dzisiejszy wygląda? Na dzień dzisiejszy jest bardzo dobrze, ponieważ sprzedała się ponad połowa nakładu, co jest dla mnie bardzo dużym zaskoczeniem, że tak szybko po prostu sprzedała się książka. Interesujesz się makijażem i kosmetyką, kończyłeś zresztą szkołę w tym zakresie. W październiku ubiegłego roku, 2020, w sprzedaży pojawiła się wspomniana książka Anielskie Sidła Miłości. Nie było to dzieło przypadku. Pisarstwo towarzyszy ci od lat. Tak, oczywiście. Zaczęłam pisać jako dziesięciolatka. Były to pamiętniki, które piszę do tej chwili. Później były wiersze. W 2015 roku miałam okazję wygrać główną nagrodę za wiersz tematyczny w Polskim Radiu London. I no, wygrałam wtedy przejazd London Eye, także bardzo fajna przygoda. Później po pisaniu wierszy zaczęłam pisać powieści, no i tych powieści było sporo, w tym Anielskie Sidła Miłości. A ten wspomniany wiersz o czym był? Był o miłości i związany był ze słodkością, był to konkurs walentynkowy. Od 2016 roku jesteś również youtuberką. Co tam można znaleźć, dla kogo robisz filmiki? Jakich tematów poruszasz? Głównie są to filmy skierowane do młodzieży, ale nie tylko. Są to filmy o subkulturze emo, ogólnie o subkulturach, ale nie tylko. Są tam też tematy takie inne, związane właśnie z życiem młodych osób, z moim życiem, ponieważ jestem związana z subkulturą emo od wielu, wielu lat i wiele osób ciekawi się tym, jak to wygląda. Kanał założyłam dlatego, że bardzo denerwowały mnie różne opinie o subkulturze, które były nieprawdziwe i uznałam, że jak na tyle lat bycia w subkulturze powinnam pokazać, jak naprawdę to wszystko wygląda i opowiedzieć o tym, na czym to polega. Oczywiście, przygotowując się do dzisiejszej rozmowy, przeglądałem kilka nagrań na twoim kanale YouTube i właśnie na jednym z tych nagrań wysłuchałem, dowiedziałem się, że muzyka pełni w twoim życiu również niezwykle ważną rolę. Tutaj zacytuję cię. Prowadzi cię jak po nitce do kłębka podczas pisania. Podejrzewam, że nie inaczej było właśnie w przypadku Anielskich Sideł Miłości. Tak, różni autorzy mają różne sposoby na wzbudzenie weny, na przyciągnięcie jej. U mnie jest to oczywiście słuchanie muzyki. Muzyka zawsze była dla mnie najważniejsza. Jeżeli piszę, to wygląda to troszeczkę inaczej, ponieważ nie zawsze słucham muzyki, której słucham normalnie, muzyki, którą lubię. Czasami moja wena potrzebuje czegoś w ogóle całkiem innego niż słucham. I wtedy włączam tę muzykę, siadam i zaczynam pisać. I dzięki niej jestem nastrojona. Zresztą, jeżeli chodzi o samą książkę, to bardzo w niej można zauważyć ten ślad muzyki. Dlatego, że w tekstach, w całej książce pojawiają się fragmenty piosenek, które obrazują także sytuacje przedstawione w całej historii. Anielskie Sidła Miłości. Historię rozpoczęłaś pisać w 2009 roku, ale pojawił się też moment, w którym bardzo prawdopodobne było, że historia nie zostanie dokończona.
Owszem, zaczęło się to tak, że po prostu na pomysł spadłam podczas zimowego spaceru w styczniu 2009 roku. I był to okres w moim życiu, kiedy miałam bardzo dużą wenę, natchnienie. Takie, że wszystko, co pisałam, było tak natchnione, że wyglądało bardziej jak poematy niż po prostu powieści, niż po prostu nawet wpisy do zwykłego pamiętnika. Wszystko było bardzo, bardzo natchnione. I właśnie wtedy zaczęłam pisać te historie. Miałam pierwsze jakieś 15 rozdziałów z książki. I nagle ta wena zaczęła po prostu ze mnie schodzić, zmieniło się troszeczkę różne rzeczy w moim życiu i zaczęło po prostu to znikać. I zaczęłam mieć problem z tym, żeby pisać dalej. I ta historia sobie tak leżała. W końcu stwierdziłam, że no nic, muszę ją usunąć, bo ona była jeszcze wtedy na internecie. Została usunięta jedynie kilka pierwszych rozdziałów, miałam zapisane w komputerze i one tak zostały i czekały. Nie pisałam jej, bo już uznałam, że to jest koniec, że już więcej z siebie nie wycisnę do tej historii. I po prostu zajęłam się czymś innym. Zaczęłam pisać coś innego, mijały lata i w 2015 roku nagle przyszło takie olśnienie, bo miałam jakieś 3 lata przerwy w pisaniu i przyszło takie olśnienie, że ta historia zaczęła jakby mnie wołać. Jest tak zawsze, kiedy coś jest niedokończone w moim życiu, że trzeba to dokończyć, dojść z tym do ładu, bo to będzie niepokoiło. I tak samo było z nimi, że historia anielskich zaczęła mnie wołać, zaczęła mi wypominać w głowie, że one są niedokończone, że one czekają, że może już czas, a że nie miałam żadnego innego pomysłu na książkę, no to stwierdziłam, że zacznę ją pisać od nowa. W 2017 roku skończyłaś pisać opowieść, orientowałaś się, jak można ją wydać, no i pojawił się problem. Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Dokładnie. Jako 15-latka już interesowałam się tym tematem, ponieważ pisałam już wiele lat i pomyślałam sobie, że fajnie byłoby, gdyby coś z mojej twórczości się ukazało jako książka. Niestety już wtedy dowiedziałam się, że jest to związane z pieniędzmi i z kwotami, które po prostu są zbyt duże jak dla mnie. Dlatego stwierdziłam, że no nic z tego i zrezygnowałam z wysyłania w ogóle gdziekolwiek swojej powieści, jakiejkolwiek, bo wiedziałam, że i tak skończy się to tak samo. Tutaj wyjątkiem było to, że w pewnym momencie miałam impuls i zapisałam się do wydawnictwa Poligraf, gdzie dostawałam wiadomości, jak wygląda wydanie książki i w pewnym momencie właśnie przyszedł e-mail, że jest konkurs na wydanie książki za darmo, więc to był taki moment, kiedy pomyślałam, no to już czas na mnie. I po prostu zmobilizowałam się, wysłałam i dostałam wyróżnienie. Czyli konkurs tak naprawdę pomógł ci w tym, by tą książkę wydać. A jaki był twój, że tak powiem, wynik w tym konkursie? Dostałam wyróżnienie. Wyróżnienie wiązało się z tym, że oczywiście trzeba zainwestować, trzeba włożyć swoje pieniądze, ale do tego dostawało się podczas konkursu nagrodę, którą była reklama właśnie na internecie, z różnych księgarni, także pomyślałam, to jest akurat dobre, ponieważ ja jestem osobą, która zaczyna, debiutantem. Mm-hmm. Nikt o mnie nie słyszał, nikt nie wie, o czym piszę, jak piszę, więc jeżeli ma mi coś pomóc, to tylko reklama. A reklama jest dosyć droga, bo prawie 10 tysięcy złotych, więc uznałam, że trzeba się w to zaangażować i w to pójść, chociaż nie będzie to łatwe i nie będzie to tanie. Dogadałaś się z wydawnictwem, że będzie to praca na raty. Tak, wydawnictwo od samego początku mi to zaproponowało. Powiedziano, że mogę spłacać wydanie książki w ratach. I także wyglądała też praca, że ja wysyłałam im ratę, oni wysyłali część pracy. I przez pół roku wyglądało to w ten sposób. Co prawda, no, zebranie pieniędzy na wydanie książki nie było łatwe. Przynajmniej dla mnie. Założyłam zrzutkę, trochę osób pomogło, trochę znajomych, trochę rodziny. Uzbierała się część pieniędzy. Część pieniędzy miałam odłożoną, więc zsumowało się wszystko i było mnie stać. No i ruszyła machina. Historia przeszła 2 korekty.
powstała również okładka w pełni Twój pomysł, prawda? Mamy jeden egzemplarz książki tutaj ze sobą. Co ta okładka przedstawia? Okładka przedstawia dziewczynę ze skrzydłami anioła, ponieważ to są anielskie skrzydła anioła. Jest to dziewczyna na plaży nocą. Jest to tak naprawdę wyobrażenie moje z powieści z jednego rozdziału. Także idealnie przedstawione to, co jest w książce. O czym są anielskie sidła miłości? Anielskie sidła miłości to tak naprawdę roman sidła. Historia, która przedstawia dwoje młodych ludzi, którzy są z różnych środowisk i się poznają. Łączy ich miłość, ale niestety nie jest to takie łatwe, jakby się wydawało. Książka przedstawia intrygi, różne sytuacje, które właśnie sprawiały, że nie mogli być razem. Ważna data dla Ciebie, 1 października 2020 roku. Anielskie sidła miłości trafiają do polskich księgarni. Tak, trafiły. Najpierw trafiły do mnie, bo miałam kilka egzemplarzy zamówionych przez parę osób. I także trafiły do księgarni. Nigdy wcześniej nie miałam takiego uczucia, było to dosyć dziwne uczucie, takie dosyć irracjonalne, bo nagle to, co mniej więcej sobie wyobrażałam, jakby wyglądało, po prostu stało się rzeczywistością. No co, o czym myśli wtedy taki autor książki, która stoi właśnie na półkach księgarni? Po prostu ciężko uwierzyć, że to jednak jest prawda, że to jednak się stało. Czy są z tego pieniądze? Można z tego żyć? Nie bardzo. Zależy też, jaki sposób się wydaje i gdzie. Jeżeli chodzi o mnie, no to jeżeli sprzedaję książkę sama, to mam 100% ceny, czyli 32 zł. Ale ja nie zajmuję się sprzedażą książek. Sprzedażą zajmują się księgarnie i za to, że tam są w komisie, za to, że są wydane, wydawnictwo i księgarnie pobierają część pieniędzy, czyli w sumie za książkę zarabiam 12 zł, niewiele. I dlatego też wydanie książki nie jest po pierwsze łatwe, a po drugie nie da się z tego wyżyć. Masz kolejne marzenia, kolejne publikacje? Owszem, jeżeli byłoby to możliwe finansowo, to jak najbardziej. Jeżeli znaleźliby się sponsorzy, którzy chcieliby wesprzeć moje marzenie, to na pewno znalazłyby się historie, które czekają jeszcze na pokazanie światu. Lub jeżeli byliby sponsorzy, którzy chcieliby zainwestować dodatkowo... A warto, bo pierwszy nakład już się kończy. To właśnie też by było fajnie, gdyby właśnie kolejne 300 egzemplarzy się pojawiło, żeby inni także mogli poczytać, bo wiadomo, tyle ile było, to jest malutko. To by było fajne. Myślę, że na pewno znalazłyby się historie do wydania. Mm-hmm. Jeżeli znajdzie się taki sponsor, jak się skontaktować z Tobą? Nie ma żadnego problemu. Mogę zostawić tutaj w redakcji numer telefonu, czy e-maila, także można do mnie napisać. Bardzo chętnie podjęłabym taką współpracę. Zapytam jeszcze o Twój wygląd, bo pewnie naszych widzów to interesuje. Jest to niejako wygląd artystyczny, image Evelyn Korr? Nie do końca. Dlatego, że tak naprawdę mój wygląd, ten sposób jak wyglądam, jest ze mną już od bardzo, bardzo dawna, jeszcze zanim nazwa Evelyn Korr zaczęła w ogóle jakoś działać, zanim w ogóle została wymyślona. Tak naprawdę mój wygląd odzwierciedla to, jak wyglądają członkowie mojej subkultury, do której należę, subkultury emo. Jest to dla mnie ważna subkultura, sposób życia, to kim jestem. Odzwierciedla moją osobowość całkowicie. Nie wymuszam się jakoś specjalnie, żeby taka być. Po prostu to wszystko, jaka jestem, jest dokładnie takie samo jak w subkulturze. I dlatego tak wyglądam, pokazuję poprzez swój wygląd, kim jestem. I nie ma to na zadanie, żeby pokazać, że jestem jakaś inna, wyjątkowa, czy kogoś szokować. Po prostu jest to mój sposób ubierania. Jak jedni lubią ubierać się na co dzień w marynarki, w dżinsy, lubią, nie wiem, ubierać się w dresy, tak jak ja lubię ubierać się w ten sposób. A co charakteryzuje tą subkulturę emo? Przede wszystkim wrażliwość, wielkie przywiązanie do muzyki, bo od muzyki wzięła się ta subkultura, ale także rzeczy, które
na co dzień może wydaje się dosyć grzeczne, ponieważ jesteśmy osobami, które na przykład nie piją alkoholu, nie palą, nie biorą narkotyków. Staramy się być po prostu osobami, które nie sprzedają siebie, nie sprzedają swojego wyglądu, to znaczy, że jestem taki tylko w okolicznościach, kiedy mi pasuje. W moim przypadku na przykład moje wesele i ślub były czarno-białe. I nikomu to nie przeszkadzało, każdy wiedział, że tak to zrobię. Na własnej studniówce byłam ubrana w czarno-różową suknię. Byłam w trampkach. Także no, w każdych okolicznościach nie sprzedaję siebie, jestem taka, jaka jestem. Czyli kolor czarny to atrybut emo. Kolor czarny i różowy to są takie oficjalne kolory subkultury. Subkultury emo. Mhm. Czarny i różowy. Czarny i różowy. Dziękuję za poświęcony czas, za rozmowę. Moim gościem była dzisiaj Ewelina Syroka, znana jako Ewelin Kor, autorka może przyszłego bestselleru Anielskie Sidła Miłości. Publikacja dostępna jest, przypominam, w znanych polskich księgarniach. I cóż, zachęcam do tego, by przeczytać książkę, kupić i być dumnym z tego, że w naszej gminie Sędziszów Małopolski mamy takiego autora. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Dziękuję.